Targi Agrotech, jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorocznej frekwencji. Mimo zmiany terminu targów na końcówkę marca, frekwencja jest bardzo zadowalająca. Na dzień dzisiejszy nie mamy pełnych statystyk, ale myślę, że będzie to po prostu podobna ilość jak w poprzednich latach, a być może nawet więcej klientów. Wystawa jest większa, także ludzie rozchodzą się po coraz większej przestrzeni. Mam nadzieję, że te wszystkie statystyki będą po prostu optymalne i po raz kolejny spotkamy się tak, jak jeżeli chodzi o powierzchnię, tak również odwiedzających z rekordem. Po rozmowach z klientami jesteśmy bardzo zadowoleni. Większość spełniło swoje cele, które założyli sobie przed wystawą. To jest najważniejszy tak naprawdę element. A tak naprawdę o czym rozmawiamy? O tym, w których miejscach, gdzie i jak będą stali w kolejnej edycji targów. Frekwencja miała duże znaczenie, również miały zmiany, które poczyniliśmy w tegorocznej edycji. Przede wszystkim zmieniliśmy system wpuszczania klientów. Także klienci, którzy przyjeżdżali, mieli możliwość raczej łatwiejszego zaparkowania, jak również zupełnie innego dostępu do stoisk targowych. Dodatkowo otworzyliśmy kilka kas wejściowych, które również usprawniły komunikację. Odnieśliśmy się również do oczekiwań klientów związanych z wyłączeniem systemu identyfikacji, który również poprawił komunikację i dostępność naszego obiektu, także wystawcy, zwiedzający mieli łatwiejszą komunikację tutaj również na terenie. I to było widać na targach. Nie było tych zatorów komunikacyjnych, korków. Te rzeczy zostały w jakiś sposób zdecydowanie zredukowane w stosunku do poprzedniej edycji.